Hello and welcome back to The Witcher 3 Hearts of Stone DLC. I have last time after I've ended the episode, I have talked to these guys by mistake and there was some interaction. It wasn't really anything much. I got this armor. I also put attack power into this. I only put those runes in. I don't think it really does matter. I have this armor. It's heavy and it's fucking ugly. And aside from that, nothing much. I need to find some good equipment. I'll also apply oil. I think there will be something happening. Proszę przedstawić cel wizyty. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76 łamane na CW łamane na X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Kleiner, mam wam przypomnieć, jaką karę przewidziano za obliżanie starszym szarżą? Kogo moje oczy widzą? Geralt, wiedźmin z Rivi. Vime Vivaldi, bankier z... Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne, druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Naprzykrzacie się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję, A ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. How convenient. Rozkazy. Rozkazy, szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta, a? No właśnie. Baczność i morda w ciup. That's awfully fucking convenient. If you ask me. Chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I marsz na obchód! Lewa! Prawa! Lewa! Lewa! No! Lewa! Prawa! Równaj! Oh my god. I'm talking... Oh no. Will it happen again? Daj spokój. To się nie robi dla stałych klientów. Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na... People would not know what I'm concerned about. Only those who have read the Season of Storms. The newest Witcher book. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści precjoza, rzadką broń, różne egzotyka. Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły mariborskiej. Van der Huja, Van Dejka... Van der Huj? Nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie... Huj means dick. Dla mnie to wszystko bohomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? Because they get. Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodich był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową. 0%. Ciężko przebić taką ofertę. No i to się nazywa przyjazne państwo. No, not for you at least.
Wiesz, tak właściwie to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo straszny z niego odludek. Nie to, co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. Jajo Baberże. What is that? Zerrikańskie włócznie. Doskonale sprawdzają się jako dekoracja salonu. Dobrze wiedzieć. Spears for decoration. Geralt, myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wim. Especially w Wims. Nawet w koronkach mariborskich. Wygląda na to, że do aukcji jeszcze chwila. Wim, przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankietów. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle, zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Like. Ta starsza dama, tam, to hrabina Mignol. She's ugly as fuck. Dużo wspólnych tematów. A tamten w rogu to Hilbert. Nuworysz. Dorobił się na grze w Gwinta. O, i widzę Jaromira, marszanda. Snob, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. To jak, zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak stać jak kołki. I'd rather drink peace water. Czujesz, Geralt? Or peace wasser. Ach, pieniądza. I'll just sit down. I don't want to talk to these people. Słuchaj, zapomniałem spytać. Jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą 3 pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawię. Oby. A póki co, jak tam twój budżet? Będziesz licytować? Jeśli byłbyś gotowy pożyczyć mi parę stów, to może... Ależ oczywiście, druhu. I to z minimalnym oprocentowaniem. Doliczę do zwrotu jeno jedną koronę na 10. Masz, to powinno starczyć na trochę zabawy. Udanych łowów! I have 20,000, so I should probably be able to buy something good. Witam raz jeszcze w naszych progach. Niniejszym rozpoczynam aukcję. Szanowni Państwo, pozycja numer 1 to mosiężna figurka ze zbiorów owianego złą sławą hrabiego Romilii. Plotka niesie, że w środku ukryty jest prawdziwy skarb. Czego jednak nie sposób sprawdzić bez zniszczenia tego przepięknego bibelotu. Cena wywoławcza jest okazyjna. 50 koron. Kto da więcej? That's cheap. Hilbert daje 100. Hrabina Mignol daje 150. Czy widzę 200? Czy ktoś daje 200? Do not. Po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci, wielce szanowny Jaromir daje 300. Czy ktoś zaoferuje więcej? 300 po raz. Hrabina Mignol daje 350. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Pozycja numer 1, tajemnicza mosiężna figurka, sprzedana hrabinie Mignol. A teraz pozycja numer 2. Obraz młodego nowigradzkiego malarza... Van Rogge. Gwiaździsta noc nad Pontarem. Cena niezwykle atrakcyjna. 20 koron. Szanowni Państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. I'll just go with 20. O, dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? 20 po raz pierwszy,
Po raz drugi? Cat eyes and donkey ears. Przedane! Obraz Van Roga gwiaździsta noc nad Pontarem wędruje do jego mościa... It's just 20 crowns. Szanowni Państwo, przechodzimy do pozycji numer 3. To prawdziwy rarytas. Istny biały kruk. Okulary o złotych oprawkach i soczewkach z kryształów górskich, szlifowanych przez gnomich mistrzów. Niegdyś własność słynnego, płatnego zabójcy, magistra. I've killed him. 200 koron. Kto się skusi? Mistrz Gwinta Hilbert daje 250. Kto da 3? O, proszę bardzo, Jaromir Iwanowicz Zajcew daje 300. Po raz pierwszy, po raz drugi... I could probably buy everything in here. I don't want to bid on this. I was the one who killed him. Niesamowite, proszę państwa. Jegomość o białych włosach daje 350. Co? Kiedy ja nie... 350... Oh, he wants them. 350 po raz drugi i po raz... O, hrabina Mignol daje 400. Czy ktoś przebije tę ofertę? Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. Okulary magistra wędrują do hrabiny. Cóż za ekscytująca aukcja. Pierwsze trzy pozycje za nami. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Potem będziemy kontynuować. These prices are fucking cheap. Geralt, patrz! Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. I never do. He just threw it on the ground. Witaj, Horst. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivii, który... Nie był tu zapraszany. Wybacz, brak manier. Niestety zajęcia z etykiety w Kermoren zawsze stały na skandalicznie niskim poziomie. Jestem gotów w to uwierzyć. Odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to... Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież... Skąd? Do you really want to start, mate? Do you really want to do it, mate? Nieistotne. Powiesz mi, co to jest, czy nie? Straż! Wyprowadzić Wiedźmina i więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy, przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. Do you want me to fucking slice you? I slice you to pieces, mate. Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny wpierdol. Chodźcie, chłopcy. Chętnie rozruszam kości. O, wilczek kąsa! Twoja stara pierze w rzece!
What? I totally parried that. Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza, ale prawo nie stanowi kiedy, więc trochę sobie poczekacie. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza Wiedźmin równo okalecza. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden? Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. A ty mi niby pomożesz. Pomożemy sobie nawzajem. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź chatę zielarza pod Oxenfurten. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przyszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić. Do zobaczenia, mam nadzieję. Okay. Wait, am I in Novigrator or in Oxenfurt? Yeah, I'm in Oxenfurt. This is not in Oxenfurt! I'm pretty fucking sure he said in Oxenfurt. That's fucking dumb, isn't it? That you have to find a post to fucking fast travel. Oh, this guy knows me. He asked if this is the famous Geralt of Rivia. With donkey ears on. I love them. Okay, but I will end the episode here. So, like, subscribe, comment down below, and I will see you next time. Bye! We'll be right back.